Witam wszystkich bardzo serdecznie, to kolejny odcinek Gorącej Linii, przy mikrofonie Dominik Durniat. Dzisiaj gościem będzie Paweł Kiełek, który już 28 maja zawalczy na ACB 39 w Saratowie z Rimem Kaziakmetowem. Trudne nazwisko, trudny rywal, mamy nadzieję, że Paweł wygra. Przed wami rozmowa, którą przeprowadziłem z Kiełkiem przed galą FEN 12, więc niestety tam nie pada informacja o tym pojedynku, ale pojawia się kilka innych ciekawych faktów. Stroną audycji jest oczywiście firma Manto, dlatego zapraszam was wszystkich na stronę www.mantoshop.pl, oficjalny sklep online marki Manto. Masa świetnych rzeczy na co dzień, na trening, na wszystko co się da, naprawdę zapraszam serdecznie do kupowania, a teraz już Paweł Kiełek. Witam bardzo serdecznie, ze mną jest Paweł Kiełek. Cześć Paweł. Cześć, witam. To spotykamy się w takich dość, można powiedzieć, smutnych okolicznościach, bo no, do twojej walki na FEN 12 nie dojdzie niestety. Powiedz trochę o tym, jak do tego doszło. Znaczy, no, sytuacja na pewno smutna. Kurczę, no jak do tego doszło? Myślę, że tutaj bardziej trzeba byłoby się zapytać albo Pawła Jóźwiaka, albo mojego przeciwnika po prostu. Z dnia na dzień się wycofał, później Paweł Jóźwiak tam szykował dla mnie zastępstwo, które jednak nie doszło do skutku. Tam chyba chodziło o jakiś kontrakt inny. No i co? No dostałem informację, że nie walczę, bo bez sensu ściągać jakiegoś mistrza kickboxingu z Ukrainy czy tam z Litwy, po to tylko, żeby zrobić walkę, tak? A możesz powiedzieć właśnie, jakie nazwisko inne było brane pod uwagę, czy nie za bardzo z tym? Wiesz co, nie wiem, czy mogę, dlatego wolę nie, ale to jest takie nazwisko, które już w polskim MMA jest już jakiś czas i jest jakoś tam marką, także to była fajna opcja, ale no ale niestety nie doszło tu do skutku, także nie ma o czym mówić. No dobra, wypadasz z tej gali, poza tym, że nie zawalczysz i będziesz miał kolejną długą przerwę, no to plecy idą całe przygotowania i pewnie też dość spory nakład finansowy. No nakład finansowy ogromny, akurat na te przygotowania poszedł naprawdę bardzo duży budżet. Było to spowodowane przede wszystkim tym, że te przygotowania były dosyć długie. Zacząłem już 3 miesiące temu się przygotowywać konkretnie pod tą walkę. Także dieta, suplementacja, jakieś tam... Jeżeli chodzi o fizjoterapię, o jakieś regeneracje organizmu, no to jednak są jakieś to koszty. No i co, no trudno. No. A dostałeś jakąś informację od Pawła Jóźwiaka, czy nie wiem, na przykład na FEN 13 już masz zagwarantowane miejsce, albo nie wiem, może ci pozwolił FEN zawalczyć gdzieś indziej, z racji tego, że ta przerwa między twoimi startami, no to będzie 7-8 miesięcy lekko od stycznia do kolejnego pojedynku. Raczej nie będzie to taka przerwa. Mam nadzieję, wielką nadzieję, że jednak Paweł Derla czy Szymon Bojkowski tutaj swoimi mackami menadżerskimi gdzieś mnie tam wrzucą do jakiejś rozpiski, czy to w Europie, czy może poza Europą. Nie mam pojęcia, tak? Ja na razie trenuję. To jest tak, że nie zwolniłem tempa, dalej jadę z przygotowaniami, dalej trzymam dietę. W razie, gdyby walka się zdarzyła nawet za 2 dni, to jestem gotowy i podejmę taką walkę. A co do FEN-u, no to mam informację, że na FEN 13 raczej wystąpię, że ten mój występ z 12 jest przeniesiony na 13, ale już na pewno nie jestem przeciwnikiem. I tyle. A wybierasz się mimo to do Wrocławia, czy zostaniesz w domu? Nie, raczej zostanę w domu. Nie dość, że strasznie duże finanse poszły na przygotowania i teraz, mówiąc szczerze, no, w żaden sposób mi się to nie zwróciło. Do tego jeszcze dochodzą moje studia, gdzie tam no, mam troszeczkę zaległości, bo wszystko sobie odkładałem na powalce. I kolejną kwestią jest też... są treningi po prostu. Ja muszę teraz być ciągle w gazie, nie mogę sobie odpuścić 2 jednostek treningowych, gdzie może się okazać, że nawet w ten weekend czy następny walczę, tak? Nie wiadomo, dlatego muszę być ciągle, można powiedzieć, muszę spać na szpilkach, żeby być gotowym w każdym momencie podjąć wyzwanie. A twoi trenerzy może już wspominali coś a propos właśnie tej zagranicy, czy jakieś, nie wiem, jakieś pierwsze plany są, może jakieś kierunki? Powiedzieli ci o tym, że w najbliższym czasie może się pojawić gdzieś ta walka, czy to jest tak rzucone, że po prostu szukają, gdzie się da? Znaczy, kurczę, ciężko mi troszeczkę tak mówić, bo w sumie wiem niewiele, tak?
Wiem tyle, że szukają, wiem, że na pewno gdzieś tam mogą się pojawić opcje właśnie z zagranicy, ale no jakichś konkretów to na razie nie mamy. Jeżeli będziemy mieli takie konkrety, to one będą bardzo szybko ogłoszone, bo to zapewne będzie walka w przeciągu tygodnia od momentu ogłoszenia. Mm-hmm. Więc na ostatnią chwilę czegoś szukamy, to nie wiem, jeżeli ktoś wypadnie z jakiejś rozpiski, to żeby wszedł jako zastępstwo po prostu. Dobra, to czekamy z niecierpliwością na tę informację, a ja cię chciałem zapytać jeszcze o Aśkę Jędrzejczyk i Tafa. Oglądasz Tafa? Nie, nie oglądam, bo Asia mi powiedziała, że mnie oglądał, bo oni tam kłamią. Naprawdę? Widziałeś żadnego odcinka? Nie, nie widziałem ani jednego odcinka, naprawdę. To nie porozmawiamy, chciałem cię właśnie zapytać o to. Czy widziałem jakąś chyba zapowiedź, czy tam taką dłuższą wymianę zdań między Klaudią a Asią, jak one tam stały, nie wiem, czy to było podczas wybierania zawodników. No i tam się tam troszeczkę ścina. No właśnie, chciałem zapytać, jak ci się podoba to, w jaki sposób tutaj scenarzyści i reżyserowie Tafa postanowili przedstawić Aśkę, no ale skoro nie widziałeś, to niestety ci nie powiem. A chyba, że na przykład w klubie gdzieś tam są jakieś przecieki, ktoś ogląda z Arachionu, to zaraz zadzwonię do niego. Ktoś myślę, że chłopaki oglądają. Znaczy ja też wiem, że tak powiem, z takich źródeł niezależnych, że po prostu oni chcą podkręcić tą walkę, oni chcą stworzyć taką otoczkę naokoło tej walki, żeby to przyciągnęło jednak mnóstwo ludzi. No bo jeżeli jest taka podstawa, jakaś taka emocjonalna, można powiedzieć, tak, czy tam jakieś ostrzejsze wymiany słów są, czy po prostu jakieś spięcia między zawodnikami, wiadomo, że na tym można zbudować bardzo fajny marketing i dzięki temu można przyciągnąć dużo ludzi. No wiadomo, UFC no to jest wielka korporacja i oni muszą robić takie numery, tak, że troszeczkę na plecach Asi i na tym, że Asia nie daje sobie tam powiedzieć za dużo, oni po prostu marketingowo tą galę pociągną w ten sposób. No tak, to myślę, że każdy, kto oglądał wcześniejsze Tafy albo wie, jak działa telewizja, to zdaje sobie z tego sprawę. Dobrze, Paweł, dziękuję ci bardzo. Chyba, że chcesz nam jeszcze powiedzieć jakiś, nie wiem, jakiś przeciekach z Arachionu, coś ciekawego się dzieje? Mamet wypadł z KSW albo coś takiego? Nie, byłem właśnie przed chwilą, byłem na treningu, trenował normalnie. Jest szybki, dobrze przygotowany. Takie przecieki mam. Poradzi sobie z Azizem bez problemu? Znaczy wiesz, Aziz jest niebezpiecznym zawodnikiem, nie można powiedzieć, że bez problemu, tak? Myślę, że na ten moment to jest bardzo niebezpieczny zawodnik, tym bardziej patrząc przez pryzmat jego ostatnich występów, gdzie po prostu wyszedł szeroki jak szafa, szybki jak bolid Formuły 1 i tam po prostu rozjeżdżał swoich przeciwników, no mówiąc szczerze. Także zobaczymy. Ja jestem ciekaw, w jakiej formie się Aziz zaprezentuje, ale jeżeli będzie to taka forma, jaką prezentował ostatnimi czasy, to się szykuje fajna waleczka, bo Mamet też jest mega, mega przygotowany. Zresztą robię z nim całe te przygotowania, kroczek po kroczku widzę, jak to idzie, także fajnie. Fajnie, jestem tak jakby zadowolony za Mameta, nie? Że jest w takiej formie. Myślę, że Mamet też będzie zadowolony. A powiedz, czy możesz coś więcej powiedzieć o kontuzji cebuli? Jak to, nie wiem, czy wyglądało? Bo to rozumiem, że doznał tego urazu na treningu gdzieś, czy nie za bardzo wiesz, jak to wszystko tam wyglądało? Wiesz co, akurat nie wiem, jak to wyglądało, dlatego że chyba nie byłem nawet na tym treningu. Ale wiem, że chyba coś się stało z plecami, nie wiem. Wiem, że po prostu totalnie go odcięło, w sensie nie ma opcji, żeby walczył, bo tam aż słabo chodzi podobno. Rozumiem. No dobrze. Dziękuję ci bardzo za wszystkie informacje. Również. Ty w ogóle musimy pomyśleć o jakimś częstszym nagrywaniu, bo jesteś bardzo dobrym źródłem informacji, bardzo fajnie opowiadasz, więc może jak będę miał czas, to stworzę kolejną audycję, nie wiem, będzie okiem kiełka. Czyli chcesz ze mnie zrobić normalnie szpicla w Arachionie, tak? Dokładnie. Ale wiesz, znajdę sobie tak po jednym takim zawodniku jak ty w każdym większym klubie i będziemy się spotykać, na przykład ty... Nie wiem, ktoś z Ankosu, ktoś z Berserkerów i będziemy tam... Ale pamiętaj jedną rzecz, że każdy szpicel, który kiedyś pracował dla załóżmy Niemców, dostawał godne honorarium, także wiesz... Tak? Nie wiem, czy się wypłaci. No dobra, no w tym momencie moje argumenty wszystkie zostały zbite prawdopodobnie. Niestety MMA Rocks nie posiada zbyt wielkich funduszy, więc... Chociaż... Nie kłam, przecież tu milionerzy sami. No tak, w końcu mamy takie wypasione Lamborghini czy coś tam, nie pamiętam co to była za marka samochodu, ale bo to szef tym jeździ, my tych pieniędzy nie widzimy w ogóle, nie?
Wiesz, wiesz jak to jest. To tylko zarabiają ci na samej górze. Ty reszta pracuje i nic z tego nie ma niestety. Dobra, dziękuję ci bardzo jeszcze raz za rozmowę. Mam nadzieję, że cię zobaczymy jak najszybciej w klatce. No i czekamy na jakiekolwiek info a propos tej walki. Będę sprzedawał info. Dobra, dzięki bardzo. Na razie, hej. To był Paweł Kiełek, jedyny gość dzisiejszej audycji Gorąca Linia. Dziękuję wam bardzo, że byliście z nami. Jeśli byliście z nami, przypominam, że patronem audycji jest firma Manto, www.mantoshop.pl. Zapraszam wszystkich. Kolejna Gorąca Linia, mam nadzieję, że już za kilka dni, raczej po KSW, dlatego że teraz wiadomo, że materiałów będzie bardzo dużo. Nie. A zatem dzięki bardzo i do zobaczenia wkrótce. Cześć.